K zamienił się cały w słuch, a więc zamek mianował go geometrą. Franz Kafka. Zamek. Rozdział pierwszy, epizod trzeci. Czyta Daniel Kondraciuk. Potem nastała cisza. Fryc dowiadywał się tam, a tu czekano na odpowiedź. K nie zmienił pozycji, nawet się nie obrócił. Nie zdradzał żadnego zainteresowania i patrzył przed siebie. Opowiadanie Schwarzera, ostrożne i złośliwe zarazem, dało mu do pewnego stopnia pojęcie o dyplomatycznym wyrobieniu, które w zamku mieli nawet tacy ludzie jak Schwarzer i łatwo je sobie przyswajali. Pilności również tam im nie brakowało. Kancelaria główna miała dyżury nocne i odpowiedź chyba nadeszła bardzo szybko, gdyż Fryc już dzwonił. Odpowiedź wypadła jednak bardzo krótka, gdyż Schwarzer zaraz cisnął ze złością słuchawkę. Przecież mówiłem! Krzyczał. Ani śladu geometry. Ordynarny, zakłamany włóczęga i prawdopodobnie jeszcze coś gorszego. Przez chwilę K myślał, że wszyscy, Schwarzer, chłopi, oberżysta i jego żona, zaraz się na niego rzucą. Aby uniknąć przynajmniej pierwszego impetu, zagrzebał się z głową pod kołdrę. Nagle telefon znowu zadzwonił. I jak wydawało się K, specjalnie głośno. Powoli wysunął głowę. Choć było nieprawdopodobne, aby znowu chodziło o K, wszyscy zamarli. Schwarzer zaś podszedł znowu do aparatu. Wysłuchał jakiegoś dłuższego wyjaśnienia, po czym powiedział cicho. A więc pomyłka, bardzo to dla mnie przykre. Szef biura osobiście telefonował? Dziwne. Jak mam to panu geometrze wytłumaczyć? K zamienił się cały w słuch, a więc zamek mianował go geometrą. Z jednej strony było to dla niego niepomyślne, gdyż świadczyło o tym, że w zamku wszystko potrzebne o nim wiedziano, że rozważono układ sił i beztrosko podjęto walkę. Z drugiej strony jednak było to również pomyślne, gdyż dowodziło, że jak mniemał, niedoceniono go i że będzie miał więcej swobody niż mógł to z góry przewidywać. A jeśli uważano, że przez to protekcjonalne uznanie jego zawodu geometry będzie można trzymać go stale w szachu, to zachodziła pomyłka. Wstrząsnął nim lekki dreszcz i to wszystko. Nieśmiało zbliżającego się Schwarzera K powstrzymał ruchem ręki. Odmówił przeniesienia się do pokoju oberżysty, do czego chciano go zmusić, przyjął jedynie od niego środek nasenny. Dostał od oberżystki miednicę, mydło i ręcznik i nie potrzebował nawet żądać, by jadalnie opróżniono, gdyż wszyscy tłoczyli się już we drzwiach, zasłaniając sobie twarze, by jutro nie mógł ich rozpoznać. Zgaszono lampę i miał wreszcie spokój. Spał mocno aż do rana, zaledwie raz czy dwa razy obudzony przelotnie przez przebiegające szczury. Franz Kafka. Zamek.